Pośpieszmy się. Damian może być w niebezpieczeństwie. Albo martwi. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zapalonego w boju. Z ludźmi, nie z potworami. Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. Co do zasady, nie. To jak Detlaf poszczuł je na miasto? Mówiłem ci. On jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować samą myśl. Dopóki sam nie postanowi odstąpić albo nie zginie, nie zawsze staną na taki. Pancerz nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak kartkę papieru. Musimy... Nie utrzymali szyku. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. Chodźmy. Uliczna barykada. Bez sensu. Dla wampira to żadna przeszkoda. Nie wiedzieli, nie zdążyłem ich przygotować.
Ciało stracił mnóstwo krwi, i on praktycznie został wyrzęty. Liczne rany. Przed śmiercią musiał stoczyć potworną walkę. Muszę być tam w walce. Zabarykadować. Pojedynkę? Ten skurwysyn według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet. Potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada. Nabity na hak. Możesz mi zaufać. Rozwiążę wasze problemy. Niby jak? Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Syjany. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Geralt. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy ostatni raz widziałem Syjanę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem, bo Claire. A przynajmniej taką mam nadzieję. Chodźmy, Regis.